Skoro Oxygen KD4 nam się zainstalował, to teraz będziemy musieli odpalić panel sterowania. Czyli klikamy na to K u dołu, bierzemy sobie tutaj komputer i ustawienia systemowe. Przyjmiemy sobie tam środek, będziemy tak się bawili. Tak, i ustawimy sobie tutaj kolory. Aha, po pierwsze, jeszcze mnie denerwuje, nie wiem jak was, ale mnie bardzo denerwuje to, że klikam jakiś element taki właśnie jeden raz i otwiera się po prostu nowe, otwiera się po prostu to, co ten element wykonuje. Ja lubię coś klikać dwukrotnie, tak jak w Windowsie mamy. Więc wybieramy tutaj urządzenia wejściowe, mesh, otwieraj pliki katalogi dwukrotnym kliknięciem. Idziemy za stosem. Teraz dajemy gładzik, dajemy emulację kliknięcia myszką. Jeden palec, lewy przycisk, dwa palce, prawy przycisk, trzy palce, środkowy przycisk. Dostosowujemy sobie tutaj i już możemy na touchpadzie się bawić. Czułość tutaj to jest kwestia dyskusyjna. To sobie ustawimy w Synaptixie, jak tylko go wgramy. Dobra, a zatem graficznie. Aha, i dwoma paluchami możemy przewijać, jeżeli mamy, właśnie, ja tak samo mam na swoim nowym laptopie, jeżeli zrobimy tak, to jest przewijanie w dół, jeżeli zrobimy tak, to jest przewijanie w górę. Tak jakbyśmy po prostu przesuwali jakąś rzecz, jakąś kartkę, załóżmy tego iPhone'a. Tak, przesuwam. To jest to zwane przesuwanie kinetyczne. Dobrze. A zatem, jak już mówiłem o tych kolorach. Po pierwsze, wystrój przestrzeni roboczej, klikamy dwukrotnie. Dajemy ciemna bryza. Albo nie, tlen dajemy, tak, tlen. Oczywiście. Tlen, zastosuj. Teraz dajemy wystrój pulpitu. A, jeszcze jedna rzecz, zapomniałem o jednej rzeczy. Otwieramy sobie jeszcze raz konsolę. I wpisujemy tak. Sudo pacman s oxygen icons. Hasło złe. Jeszcze raz. Enter. I dodatkowe ikonki do oksygena już nam się wybierają. Będą za moment. Oksygen ikon już się nam wgrał. Teraz przechodzimy do wystroju pulpitu. Tutaj. Wrócimy sobie chyba na full screena. Pobierzemy nowe wystroje. Pokażę wam za moment, tylko system sfokusuje, bo ma znowu z tym problem. Fajny wystrój. Nie pamiętam, jak on się nazywał, zaraz sprawdzę. Już sobie przypomniałem. Ten wystrój nazywał się Apex. Albo nie dokładnie tak. Zobaczę, jak on się dokładnie nazywa. Apex Suite. Wyszukał przez KDA4. Ja tam na laptopie zainstalowany jako Apex Suite.
Cóż, nieco się mam znaleźć. Spróbujmy znaleźć wszystko, co ma w nazwie KD4. Androbit też był w swoim czasie ciekawy. Ścina się, ponieważ touchpad jest odrobinę gadaczowy. Nie jest nawet aż tak do końca źle. No ładnie to wygląda. Dobrze, teraz sobie przejdziemy do ikon. Tutaj nie ma w tej chwili żadnych ikonek, ale sobie już zaraz je ustawimy. Nie ciemna brydza, nie ta. O, tlen, dobra, nie będzie tlen. Zastosuj. Ustawienie ustawień. I co, mamy nasze ikonki, czy nie mamy naszych ikonek? Są. I to są te stare, dobre ikonki, które były w plazmie dawno temu. Teraz wybieramy kolory. Wybieramy Obsidian Coast. Chyba to było to. O ile mnie pamięć się myli. Tak, Obsidian Coast. Teraz wybieramy sobie jeszcze wygląd okienek. No jeszcze wybierzemy zestaw wskaźników, żeby był taki ładny ten stary, tłuczkowaty wskaźnik. I gdzie się wybierało, zarządzało się wyglądem okienka? Chyba to się wybierało. Interfejs tlen, wygląd okien i to sobie wybieramy tego oksygena. Jeszcze trochę go zmodyfikujemy, żeby był ładniejszy, żeby była mniejsza przestrzeń od tej granicy do tego. No to jest po prostu za dużo, jak dla inwalidów. Do środka, rozmiar mały, zastosuj. I teraz coraz ładniej nam to wygląda. Cienie też możemy sobie wyłączyć, ale akurat mi one nie przeszkadzają. Według mnie są nawet ładne. No ale te cztery sobie zamykamy. Sprawdzimy jeszcze, jak głos działa. A żeby sprawdzić, jak głos działa, wgramy sobie program Amarok. Zatem instalujemy Amaroka. Odpalamy sobie terminal, czyli naszą konsolę, która już jest ładnie zrobiona w takim czarnym motywie. I wpisujemy sudo pacman s. Konsola. A nie konsola, co ja robię? Amarok. Enter. W międzyczasie zainstalujemy sobie jeszcze jeden program,
który się nazywa Yoard. On jest niesamowicie przydatny przy instalacji nowego oprogramowania, przy odkrywaniu nowych programów i przy dobieraniu odpowiednich programów do określonych czynności. To jest program, który działa również w wersji tekstowej. Niestety nie ma trybu graficznego. Niemniej jest o wiele bardziej rozbudowany niż Pacman, przynajmniej według mnie, i oferuje nam dostęp do repozytoriów użytkowników. Co jest o tyle dobre, że możemy mieć dostęp do wielu programów, które nie będą oficjalnie nigdy wspierane przez społeczność Arch Linuxa. Amarok się wgrał już, aczkolwiek on w tej chwili na przykład formatu MP3 nam nie otworzy. Dlaczego? Ponieważ nie ma niektórych kodeków. Te kodeki będziemy potrzebowali pobrać z repozytorium użytkowników Archa. Ale to zrobimy już w kolejnym odcinku.